Czy na pewno tak? A je. Zapiczyn tak, rozczyna tak. Och, jak... Reksiu, zczyna tak, rozpoczyna tak, umieść. Tknij je, Reksiu! Tknij je, Reksiu! Zapiczy na ptak, rozpczyna ptak. O. Zaczyna tak, czy na pewno tak. Echis! Czyna tak, rozczyna tak. Czyna tak, czyna tak, reszcie. Przycisk. Czyna tak, rozczyna tak. Znowu. Zaczyna tak, wczyna ptak. Tak by... Tak. Zaczyna ptak, tak, wczyna ptak. To zde... Reksio. Zaczyna ptak, wczyna ptak. Postan... Kokosowym ładuj? Jeszcze nie... Pan! Trafiony! Czyna ptak, czyna ptak. Dal. A! Czyna ptak, czyna tak. To my. Czyna tak, rozczyta, czyna tak. Dzień dobry. Zczyna ptak, zapiwczyna ptak. Eksioj. Nasi bohaterowie zasiedli za sterami pierwszego w historii samochodu. Trochę toporny, choć tak mniej niż Polonez. Szczególnie model Atu. Gaz do dechy, Reksiu! To przez te kwadratowe koła. Może zawróćmy i poszukajmy jakichś okrągłych, co? Popchniemy tę kulawą ewolucję nieco do przodu. Obiekty w lusterku są bliżej niż się to wyda. No, widzę kopiec! Udało się tym kolinie, ty! Uwaga! Zaczyna ptak, zapczyn tak. No i... Lej powinien być dokładnie tam. Leja jednak nie było.
byli za to... Czyżby starożytni kretoni? No nie wierzę. Posłuchajmy, co mówią. Komandorze Van Doniken, nasz symulator czasowy sygnalizuje, że do katastrofy, w wyniku której wyginął dinozaur, został mniej więcej kwadrans. No nie wierzę, kwadrans? Arcytechnologu Kretow czy Dino Porter, dzięki któremu uratujemy ginące gatunki, został uruchomiony? Właśnie się uruchamia. Czyli co? Wsiadamy na statek, zapędzamy dinozaury do Dino Portera i wracamy do domu, tak? Tak, komandorze Van Doniken. O matku, zastanówmy się, czy o niczym nie zapomnieliśmy. Muszę z nimi porozmawiać, Reksiu. Najmocniej im przepraszam. Kret? On oddycha bez skafandra. Patrzcie, bocian. No nie wierzę. Tu można oddychać. No raczej. Pozbądźmy się tych skafandrów. Tak, ciągnij pan do ten skafander. No to... To ja ty. Witam piękną panią. O matku, tu jest jak w raju. Zostańmy tu. A dinożarły? A katastrofa? A tam. Zbudujemy tu przytulne kopce. Zakręcimy tę planetę. Reksiu, jeśli ktoś ma uratować dinożarły, to niestety, jak zwykle tylko my. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak kierować statkiem kosmicznym. Reksio i Kretes wkroczyli na pokład pojazdu kosmicznego. No dobra, coś tu mryga. Aha, powiedzmy, że to ta bajka. Pewnie, że dam radę. W końcu jestem komandor Kretes. No, musimy zapędzić wszystkie dinożarły do Dino Portera. Uciekają przed nami. To dobrze. Musimy to chytrze rozwiązać. O matku! To chyba ta niebieska błyskająca dziura. Pierwszego. O matku. O matku. Przepraszam. Ostatnie mówię tak. Tada! Dinożarły bezpieczne. I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa, dinozaury, mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami, uniknęły potężnej katastrofy. No właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. O matku, już wiem, co to tak mrygało. Kontrolka paliwa. Ja nie chcę umierać. Nie chcę umierać. No szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. No. Wczyna ptak. Oj nie. Stawiam trzecią po południu. No, pan Nostradamus, nadchodzimy!